Ale okej, będzie chyba wchodził do siebie, patrzcie. Jeżeli on wejdzie w tą pułapkę, to będzie nieźle, słuchajcie, będziemy mieli go złapanego. Dobra, idzie Herobrine. Yo, siemanko, z tej strony oficer Vito i ze mną jest podkomisarz... Bella! Siemanko! Dlaczego słuchajcie, podkomisarz? No bo tak, wyszło, Bella tak została śmianowana. Witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, w kolejnym odcineczku z serii Minecraft Życie, czyli Simscraft. I jak pamiętacie, ostatnio budowaliśmy właśnie posterunek policji, zostaliśmy policjantami, burmistrz nas tutaj mianował, mamy swoje odznaki, więc jest epicko, słuchajcie. I dzisiaj będziemy starali się znaleźć złodzieja, który ukradł nam obrączki i mamy pewną poszlakę, słuchajcie, która myślę, że nałoży tutaj ciepłe światło, nie wiem, czy jak to się mówi, nałoży tutaj światło. Na tą sprawę, słuchajcie, takie, że myślę, że uda nam się rozwiązać tą sprawę. Dziękuję wam za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem i za wszystkie lajki, słuchajcie. Komentarze czytaliśmy i napisaliście bardzo fajne pomysły, jak mamy zrobić ten napis, słuchajcie, policja. I zrobimy go police, Bella, po angielsku będzie, żeby tutaj anglojęzyczni mieszkańcy też mogli sobie to przeczytać. No i słuchajcie, też pisaliście, kto może być tym złodziejem, ale dzisiaj się tego dowiecie i my również, słuchajcie, bo mamy pewną właśnie epicką poszlakę, ale to zaraz wam ją powiemy. Słuchajcie, jeżeli film wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie, Bella, ile łapek? Ile byś chciała dzisiaj? 30 tysięcy, słuchajcie, będzie epicko. To na... O, umówmy się tak, będzie 30 tysięcy, nagrywamy od razu kolejny odcineczek i od razu go wrzucamy, okej? Okay? Jak będzie dzisiaj 30, to jutro będzie filmik z Minecraft Życie. Dobra, słuchajcie, tak zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I wpadajcie na vitoshop.pl oraz na vitoibella.show. A my, Bella, gdzie jesteś? Cześć. Jak tam? Słuchaj, popatrz. My tu mieliśmy kamerę zamontowaną, ty o tym nie wiedziałaś. Bo ja ją kiedyś zamontowałem tutaj. Bo wiesz, trochę się bałem, że właśnie te obrączki może nam ktoś tutaj podwędzić. I ta kamera nagrała tego złodzieja, Bella. To czemu ty niby wcześniej mi tego nie powiedziałeś? Bo ja w ogóle nie sprawdziłem, myślałem, że ona nie działa jeszcze, że nie była podłączona, a jednak była i wszystko się nagrało. I teraz słuchajcie, pokażemy wam to właśnie nagranie i zobaczycie, kto jest tym złodziejem. My też zresztą zobaczymy, bo ja już tam widziałem, ale nie tak do końca. Więc słuchajcie, teraz zobaczycie nagranie złodzieja. Okej, Bella, widziałaś to wszystko? Widziałam. Widziałaś, kto to był? Tak. Słuchajcie, to był Herobrine, jednak on, słuchajcie, tutaj się pojawił w naszej wiosce i przyszedł ukraść nam obrączki. Ja myślę, że nie tylko obrączki, że on wie również, jak odrodzić Izabellę i wtedy będzie w ogóle wszystko mega epickie, więc dzisiaj musimy go znaleźć, a burmistrz powiedział mi, że wie mniej więcej, gdzie on może się znajdować, więc Bella będzie musieli pójść po niego i go wtedy aresztować i zdobyć te obrączki. Mam nadzieję, że nam się uda, słuchajcie. Także oglądajcie filmik do końca, bo myślę, że będziemy mega ciekawi i zobaczymy, czy uda nam się odnaleźć te obrączki tego Herobrine'a, złapać, słuchajcie, i go aresztować. Choć, Bella, najpierw musimy wykończyć jeszcze troszeczkę nasze nasz ten posterunek policji. Tak, ty uważaj, bo ja będę widziała później na kamerze, czy ty siadasz na No właśnie, Hektorek, uważaj, bo teraz to jest kamera, więc musisz uważać i być grzecznym tutaj. Dobra, słuchajcie, idziemy dokończyć nasz posterunek policji. Pisaliście, żebyśmy zrobili cele, żebyśmy zrobili pod ziemią. Bella, jeszcze mam dla ciebie niespodziankę jedną. Bo kupiłem dla ciebie taki kład. Ja będę jeździł, taki policyjny, ja będę jeździł tą moją furką. Olecna. A ty, wow, jak ty wyglądasz na tym kładzie. Czekaj, jesteś szalona. Schowam jabłko, okej, dobra. Czy ja mogę z tobą pojechać? Nie, nie mogę. Bella, no jedźmy we dwójkę, please. Tylko powoli jedź, bo ja się nie boję, jak ty jeździsz. Nie, nie było, ale policja musi mieć niebieski, mi Bella. Zasłania. Jak? Policja musi mieć niebieski. Bella, patrz się przed siebie, a nie pod koła! Co ty robisz? Zaparkuj tu ładnie przy garażu. Zaparkuj przy garażu, Bella. Dawaj, okej. Okay. No, ładnie na drodze. Okej, okay, dobra. Nie, Bella! Jejku, co ty robisz? Bella! Co ty zrobiłaś? Wychaj z drzewo! Cofnij. No tu jest, nie widzisz? Z tyłu za nami. A tu? Tak, zaparkuj tam ładnie, Belka. Jejku, jaka się boję z tym jeździć. Ja chyba zaraz zejdę z tego kłada, dobra. Okej, okay, jednak to był zły pomysł chyba go kupować. Dobra, okej, okay, zostaw już go tutaj. Już? Zrobione? Wystarczy. Dobra, okej. Okay. Zgasiłaś silnik? Tak, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, więc musimy zrobić najpierw tabliczki, bo z tabliczek będziemy musieli zrobić ten napis police, więc może zajmiemy się tym najpierw, więc zrobimy sobie tabliczki.
Nie pamiętam, jak się je robiło. Tutaj chyba patyk musi być. Patyk, Vito! A mam patyk jeden, dobra. Ja też mam jakby co. Szkoda, że to drewno, ale dobra, może być to drewno w sumie. Zobaczymy, ile tego wyjdzie nam tutaj. Mamy trzy tabliczki. Aha. A mamy polisma. Sześć. Pyk. Ja robię już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, tam będzie elegancko. Tylko musimy teraz. Ale z białego drewna masz? Nie. Ale chyba one nie mają różnych kolorów, więc no w sumie zobaczmy. Będzie spoczko. Dobra, poczekaj. Raczej nie mają. Bo ja muszę każdą literkę osobno. No dawaj. Pyk. No to dobra, jest i teraz sam tak. To py. Ojej, jakie to będzie małe. No małe, małe. O. Może wymyślimy coś w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jakąś modyfikację będziemy mieli, która nam tu pozwoli to zrobić. Py, ole. Daj jeszcze. Gdzie jesteś? Darzucisz mi tu? Nie dam rady tam. To podbuduj się. A ja. Bo ja nie będę schodził tam. Hop, dawaj. Hop, dobra, okej. Okay. No Vito! Co? Ty spychasz mnie! No coś ty! Łap teraz! Dawaj. Okej, okay, no, mam. Trzy dałam ci. Dobra, super. Py, ole. Akurat. To teraz i... Nie sięgniesz. Dobra, sięgnę i... O, tam nie sięgnę, muszę skoczyć. Pole i... Patrz, idealnie to wymyślili. No, fajnie, dobra. Ja i teraz sobie to... Okej, okay, czyli pasuje idealnie, ale myślę, że w kolejnym odcinku, jak będziemy mieli jakąś modyfikację, to uda nam się zrobić większy ten napis, bo tego troszeczkę nie widać. Masz siekierkę? Mam. To weź zniszcz mi te bloki. Aaaa! Wow, prawie nogi połamałem, Bella. Dobra, jest napisane, może tego tak jakoś mega mocno nie widać, ale mamy to zrobione. No i pisaliście, żebyśmy zrobili właśnie pod ziemią te cele. I myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, więc możemy je tutaj zniszczyć, słuchajcie. Albo później tutaj zrobimy jakąś tylko na przykład jedną celę, taką wiecie... Nie wiem jak to, tymczasową taką, wiecie, jak przychodzi jakiś złodziej czy coś, to on chwilę musi tu poczekać, aż się, aż zostanie, nie wiem, dostanie jakiś wyrok i wtedy dopiero go przeniesiemy tam na dół. Ale na razie zrobimy tutaj tylko przejście na dół i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, jak masz siekierkę, to możesz tutaj zniszczyć po dwa bloki. Dobra. Tak, wiesz, o, tego drewna, dobra, fajnie. O, super. Tu też? Tak, tak, tak. I tam do końca? Nie aż tak do końca, myślę, że... Dobra, dobra, zaraz zobaczymy, bo tutaj zrobimy przejście. Schody. Nie mam tego drewna, wiesz? Tego drewna? W ogóle nie mam drewna. To masz, dam ci. Daj mi. Trzymaj te. O, super, bo tego dobra. Właśnie nie mam, tego okay. Mi brakowało. Co jeszcze? Dobra, okej, okay. poczekaj, bo ja muszę zobaczyć, jak ja to zrobimy. Łopatę, ja myślę, zrobić. Że zrobimy właśnie tutaj wejście. Okej. Okay. I słuchajcie, jak już skończymy tą celę, to wtedy będziemy mogli pójść szukać tego Herobrine'a, bo będziemy mieli gotową celę na niego, a tak to wiecie, tutaj dobra. Go nie ma gdzie trzymać za bardzo. Łopatą, a ja się Vito. Boję go troszeczkę. O, a teraz już nie trzeba. Łopaty. Poczekaj, zobaczymy czy trzeba, bo tutaj zrobimy. No, może co? Tu już zrobimy schodki, poczekaj. No, o, jakbyśmy zrobili coś takiego. No i co? I tu pyk. Okej, okay, czyli dobra. Dalej trzeba kopać. Jeszcze tak, niżej. Dobra, dobra, chyba będzie okej. Okay. Jak masz torcze, to możesz je postawić. Mam! To fajnie, ale ja nie mam craftinga tutaj. Tu? Muszę zrobić. Ja też mam crafting. To postaw. Ja to wszystko tutaj mam. Gdzieś na dole. Postaw na dole. Tu może być? Może być. Bo ja muszę zrobić tylko schodki na dobra. Szybkości. To rób, Vito. Dobra, okej, mamy cztery schodki. Teraz tak, postawimy je tutaj. Mhm. Dobra, odsuń się. Trzymałam się. Dobra, jeszcze się przesuń trochę. Okej, okay, tu już myślę. Krzywo. O, ktoś, wiem, popraw to. Ciekawe. Ej, tu nie można przejść. Dobra, jeszcze tutaj ciekawe, trzeba to zniszczyć. Okej, okay, i teraz tak, tu możemy zrobić te cele. Więc ja już wezmę te rzeczy. Okej, okay, i zrobimy je gdzieś takie. Tylko tu jeszcze te krzesła musimy postawić. Schowam. Dobra, są krzesła. Pyk. Au! Co? Popieściło mnie prądem. No to nie rób tak. Ej, ja zaraz padnę w ogóle. Kwiaty schowam. Dobra, nie wiem czy... Czekajcie. Dobra, już mi się tu nic nie mieści. No to ja Vito, się boję, jabłuszko. Że zaraz mnie tutaj kopnie co? Prąd i będzie nieźle. Masz trzy jabłuszka. Dobra, a ja idę ale po ja drewno. Nie mogę nic podnieść w ogóle, bo mam tyle rzeczy tutaj, że to jest jakaś masakra. Ja mogę pozbierać. To zbieraj to wszystko, co tutaj jest. Ała! Uważaj! Uważaj, bo to od razu pieści prądem. A trzeba dobra, uważać nie tutaj. Nie trzeba drewna, spoko. Nie, już jest okej. Okay. To już jest zrobione. Tak, tak, już ale jest muszę zrobione. Muszę teraz zjeść, Vito. Dobra, musimy to zamknąć bo tutaj. To nie są żarty. Dobra, zobaczcie, i tu jeszcze podzielić tam cele. O, tu okay. Się nic nie dzieje. Pilnuj dobrze. Tam, żeby właśnie był porządek. Dobra, dobra, pilnuję. Dobra, okej, okay, teraz tak. Tutaj. Poddaję te rzeczy. Nie! Nie można poddawać tych rzeczy? A źle nie, to dobra. Postawiłem. Dobra, i tak tutaj musimy zrobić wejście. Na początek i później będziemy je zamykać po prostu, jak kogoś tutaj zamknie, jak kogoś tutaj przywieziemy. Dobra. Już, okej, okay. Tylko tutaj z góry damy jeszcze pyk, dobra. Ja i tu zrobimy, zrobić. Słuchajcie, chesta jakiegoś.
crafting. Tylko crafting najpierw właśnie. Teraz tak, drewno mi jest potrzebne. Pyk, ok, i tu zrobimy szybko. Nie ma drewna w ogóle. Czesta, dobra, i żeby schować te rzeczy. Dobra, trudno. Te kraty na pewno, dobra, te kraty schowamy. Tutaj jest spoczko, dobra. Tutaj będzie cela, słuchajcie, myślę, że spoczko ona wygląda. Jakieś łóżko by się tu przydało, ale to później ogarniemy. Teraz jest dobrze później. Tutaj zrobione. I tak, weźmy jeszcze te fęsiki tutaj, postawimy, żeby nikt tutaj nie wpadł, jak będzie przechodził. Mam. Okej, okay, elegancko, super, dobra, mamy wszystko załatwione. Wow, ciemno jest, dobra, musimy no się przespać. Ciemno, i słuchajcie, mamy już celę gotową, więc będziemy mogli pójść szukać tego Herobrine'a. W sumie pojedziemy naszymi auta, ja autem, a Bella quadem. I słuchajcie, wtedy zobaczymy, czy uda nam się go znaleźć i czy uda znaleźć nam się obrączki. Bella, chodź, idziemy się położyć spać. Już idę, bo co ty tam kombinowałaś właśnie? To później skombinuję. Dobra, a quada nie bierzesz? A mój quad, o jabłko znalazłem. To ja będę kierował. Nie ja! Bella, ja będę kierował. Nie możesz, to dziewczyny jeszcze. Nie, bo ty nie umiesz kierować tym. Dobra, jedziemy! Ja tak tylko jechałam, żeby było śmiesznie. Tak, na pewno! Ej, uważaj! Uh-huh. Co tu jest? Myślałam, że się skończyją ci strażnicy. Dobra, okej, okay, pyk. Dobra, idziemy, słuchajcie, się położyć i rano lecimy szukać tego Herobrine'a. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jego kryjówkę i że zabierzemy te nasze obrączki, że tam je znajdziemy w ogóle. Dobra, Bella, chodź, idziemy się położyć spać. No słuchajcie, idziemy spać i widzimy się rano. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już wyspani i gotowi na przygodę, więc mamy nadzieję, że nam się dzisiaj uda i zobaczymy, słuchajcie, czy znajdziemy tego Herobrine'a. Także, Bella, idziemy. Ja tylko część rzeczy muszę zostawić tu gdzieś. Mhm, tak, tu zostawię na pewno. Wszystko jest zapełnione, wszystkie skrzynki, co tu się dzieje. My jakiś magazyn będziemy musieli tutaj gdzieś zrobić, bo no, to jest po prostu jakaś masakra. To. Dobra, muszę schować te wszystkie rzeczy i wezmę tylko te najpotrzebniejsze, bo pozostałe nie są mi w ogóle do niczego tutaj potrzebne. O, weźmiemy na pewno mieczo. Dobra, poczekaj na mnie. Nie czekaj. Chwila. Nie. Torcza jednego weźmiemy. Jakieś jedzenie by się przydało wziąć. Ja mam. Ty masz? Ale ile masz, Bella? Bo ty mówisz, że masz, a potem się okazuje, że masz jedno jedzenie jakieś. Mam jedno jabłko. No to nie właśnie, Bella. Muszę zrobić tu więcej chestów, nie można tego schować wszystkiego. Ale mi to nie mamy już w ogóle jedzenia. No jak nie mamy jedzenia? Na polowanie, nie. O bo ja. Ja ostatnio przepaliłam wszystko. Dobra, to fajnie. Także nie. Dobra, weźmiemy sobie torcza, to wszystko schowamy. Dobra, mam dwa steki. Więc jest spoko, okej. Okay. Czy coś tutaj jeszcze jest potrzebne? Chyba nie. Nie mamy nawet żadnego armorka. A tu co my mamy? O, jest, znalazłem. Dawaj mi to. Nie, nie dam ci tego, co? To jest moje jedzenie. Pik, pik, pik. To jest moje jedzenie. Pik, pik, pik. Co? Pik, pik powiedziałam. Ale co pik, pik? Jest, to był mój pik, pik i więc ja dobra, to twój pik, pik, okej. Okay, dobra, ja wsiadam do auta. Okej, okay, Bella, musisz jechać za... Bella. Przestań, bo zmarnujesz paliwo. Ja jadę autem, a ty jedziesz za mną, okej? Okay? Gdzie? Bo ja wiem, gdzie mniej więcej on może być. Dostałem takie info, dobra. Jedź za mną, okej? Okay? Dobra, jedziemy, tu uważaj, bo... Fensy mi przeszkadzają. Tu uważaj, bo tu jest woda. Dobra, jedziemy co? Dalej, 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 prosto, prosto. O, mięsko by się mogło dostać. Tu jest jakaś góra... O nie, creeper! Gdzie? O my god. Odsłaniaczek jeden. Dobra, o, nie, nie, musimy jechać tutaj, tutaj, tutaj. O nie, o wow. Nie. Coś mi się zablokowało, dobra. Okej, okay, dobra, teraz musimy tutaj zejść, bo wydaje mi się, że to jest tutaj. Okej. Okay. Ale nie jestem tego pewny, dobra, więc musimy się przygotować, weźmiemy mieczek ze sobą. A dobra. Mieczy. Dobra, i z tego co pamiętam, co burmistrz mówił, to jest gdzieś w tej górze. Ale ja tu nie widzę żadnego wejścia w ogóle, Bella, popatrz. Poczekaj. To jest jakieś dziwne. Zobaczę. Masz nie, mieczek? Nie widzę, tak, mam mieczek. To jest dziwne, tu nie ma w ogóle przecież żadnego. O co tu chodzi? Vito, daj mi steka. Nie ma tu żadnego. Bella, ej, ej! Patrz, patrz tutaj! No! Ja wchodzę i znikam. Vito. To jest jakieś tajne wejście, popatrzcie na to. Ale się fajnie. Bella, wejdź tam. Dobra. Wow, widzisz? No. Jest jakieś sekretne wejście tutaj, gdzie to było? O, tu. Tu. Dobra. O. Ej, to wygląda dziwnie, jakaś jaskinia. Dziwnie, dziwnie. Ten blok też wygląda... I znalazłem nasze obrączki, nasze Bella, obrączki. Tutaj. Tak, widzę je, dobra. Ja myślałam, że super. Kamień po dam prostu. Ci jedną. No, no, oczywiście. Ej, czyli to musi być jakaś jaskina Herobrine'a. Ej, musimy zrobić tu na niego zasadzkę, Bella, i poczekać tutaj na niego, wiesz co? Co? Ja myślę, że musimy zrobić tu zasadzkę, więc ale musimy jak? Wykopać tutaj jakiś dół. No. I co? Okej, okay. I żeby on tutaj wpadł, czekaj. Ale to jest... jeszcze głębszy? O, tu jest wejście, dobra. Super, zrobimy tutaj taki czemu dół. Czemu pod sobą kopiesz? No bo chcę mu zrobić tu dół, żeby on stąd nie mógł uciec. Aha, dobra, 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 bo on jest duży, szeroki, tak, więc wykopiemy może... tutaj. O, to dobra, może, tak głęboko. I fajnie, jakbyśmy mieli te bloki właśnie też takie, jakbyśmy zrobili taką zasadzkę, ale ja nie wiem, jak je w ogóle zrobić. Musimy to znaleźć, Bella. Ale trap, czekaj, poczekaj, okej. Okay. Dobra, to ja patrzę, czy nikt nie idzie. Tutaj mamy secret chest, ale czy my możemy zrobić jakąś...
taką, nie wiem, czy możemy coś takiego w ogóle zrobić. Weź na węgiel. Ja muszę to znaleźć, Bello. Dobra, bo jak znajdź. Uda nam się to zrobić, to będzie mega epicko. Okej, słuchajcie, udało nam się zrobić tą pułapkę. Wygląda ona mega epicko, w ogóle się nie rzuca w oczy i nie widać. Bella poszła spać, słuchajcie, a ja stoję teraz na czatach i czekam na tego Herobrine'a. Już czekamy tu bardzo, bardzo długo i w ogóle go nie ma. I nie wiem, słuchajcie, jak długo jeszcze będziemy musieli czekać. Najgorzej, że się okaże, że to w ogóle nie jest... Jejku, widziałem go chyba. Patrz, idzie. O nie, on tu idzie, słuchajcie. Ja ci kręcę, idzie Herobrine. Nie pójdę obudzić Belli teraz, słuchajcie, bo nie dam rady. Ej, patrzcie, co on robi w ogóle. Jejku, żeby on mnie tego nie zauważył. Ej, nie, ja się muszę tu schować za tą ścianą. Dobra, okej. Okay. Gdzie on idzie? Ale okej, okay, będzie chyba wchodził do siebie, patrzcie. Jeżeli on wejdzie w tą pułapkę, to będzie nieźle, słuchajcie, będziemy mieli go złapanego. Dobra, idzie Herobrine. Uwaga, jest! Wpadł do pułapki, jest! Mamy go, słuchajcie, zaraz idę obudzić Bellę i pokazać ci, patrzcie, jest! Tutaj wpadłeś, cwaniaczku! Mamy ciebie, już stąd nie wyjdziesz, teraz ciebie aresztujemy, nigdy w życiu stąd nie wyjdziesz. Dobra, słuchajcie, idę obudzić Bellę w takim razie i zaraz przeniesiemy go, słuchajcie, do więzienia i będzie mega, mega epicko, słuchajcie, ale udało się go złapać. Już, cwaniaczku, nam nie uciekniesz, słuchaj, kolejny raz. Nawet nie mogę tego teraz pacnąć tutaj, słuchajcie, ale jest elegancko, jest w takiej dziurze, że on nigdy stąd nie wyjdzie. Dobra, idę, słuchajcie, obudzić Bellę i zaraz zawieziemy go do naszego aresztu, do więzienia i tam będziemy go przesłuchiwać, więc zobaczymy, co on nam tutaj powie. Ty, cwaniaczku jeden. Dobra, idziemy, słuchajcie, po Bellę. Okej, słuchajcie, udało nam się zajechać do naszego posterunku policji. Już mamy zamkniętego Herobrine'a tutaj, słuchajcie, w naszej celi, więc pokażemy wam to. Przejdziemy się tutaj, patrzcie. Stoi, cwaniaczek, już nie uciekniesz tam teraz. Mamy go zatrzymanego. No i słuchajcie, teraz musimy zrobić przesłuchanie. Mam nadzieję, że dowiemy się również, jak odrodzić Izabelę. Może on nam to powie, słuchajcie. Także swoje pytania na przesłuchanie w kolejnym odcinku piszcie teraz w komentarzach. Najlepsze pytania wybierzemy i je wykorzystamy, słuchajcie, w kolejnym odcinku i będziemy zadawać je właśnie Herobrine'owi. Także, jeżeli macie jakieś pytania do Herobrine'a odnośnie właśnie przesłuchania, to piszcie je teraz w komentarzach. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli filmik wam się spodobał. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia. Wpadajcie na vitoshop.pl oraz na vitoibella.show, gdzie zostało już niedużo biletów, ale słuchajcie, jeszcze możecie je dostać, także wpadajcie i sprawdzajcie. A my widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!